No i zapraszam do kolejnego odcinka z Sengoku Dynasty, odcinek 6. Pamiętam, że budowaliśmy tam chyba wieżę, czy tam chcieliśmy zacząć budować wieżę. Byliśmy też w kopalni. Na czym my tu dokładnie skończyliśmy? Obecna pora roku niedługo się skończy. No tak, i chyba wtedy ten most nam się zbuduje i dostaniemy jakąś tą reputację. O nie, jeleń nam ucieka. I szybki rzut. Dobra, nie zdążylibyśmy rzucić. Ale go ładnie ziobnęliśmy. Dawać mięso i skórę. Dobra, super. Będziemy mieć dużo mięsa. Nasza będzie miała co przerabiać. O, jeszcze gniazdo. Krucze. My chyba kamienie zbieraliśmy, nie? Z tego co widzę, że ich mamy bardzo dużo. Gdzieś mieliśmy kilo na szóstce. Nie zdążymy na pewno do końca pory roku tego zrobić. Ale już jakiś tam zalążek tego będzie. No nie, nasz kilo się rozsypał. Brakuje mi tu, żeby zobaczyć sobie, która jest godzina. No wiadomo, jest ten pasek na środku, ale... Ale jednak byłaby godzina, byłoby też czytelniej dla mnie. Jak tam inwentory? Kamieni też się stakuje po 25. Ciekawe, czemu tak wymyśli, że po 25. Zawsze gdzieś jakieś te różne liczby są. Równe, a nie różne. Ja bym miał też te drzewko umiejętności, czy ono się jakoś mega rozwinie. Bo jak na razie tych poziomów jest mało do wydania. Możecie dać w komentarzach, co myślicie w ogóle o tym. O tym drzewku tutaj z dynastii. Czy to jest czytelne, czy mało czytelne? Bo jak dla mnie to jest mało czytelne. Trzeba do nich napisać. Chyba szybciej bym pozbierał tak biegając i zbierając to, niż to trzaskając. Nagle jakiegoś zwierzaka tu słyszę, gdzieś w okolicy. Okej. No bo trzeba 150 kamieni. Jeszcze pozbieramy jakieś po drodze. Przyda się na pewno. A tam było też chyba trzeba 80 tego drzewa bambusowego. Też trochę w sumie jest. Borówki. Każdy lubi borówki. Czy te borówki wyglądają jak te? Nie wiem, maliny chyba trochę inaczej wyglądały. Mam jagody, nie wiem co to tam mieliśmy wcześniej. Dobra. To kamienie mamy dane. Patyki też byśmy mogli dać. Okej. Okay. Jak stoimy z deskami, kładami? Słabo stoimy. Też posortować. Bambusa 19. To są jakieś kłody, byśmy mogli coś ściąć. Ile tam było? 30 potrzebnych? 60 i 60 desek. Prędzej te deski byśmy dali radę ogarnąć jeszcze. Ja czy mnie tepnie w ogóle, jak się skończy pora roku? No, zobaczymy. Gdzieś tam jesteśmy przypisane do jakiegoś domu. Hmm.
Na weekendy będę wam się starał więcej dorzucać jakichś filmików z gier. Tam na przykład o tych takich bardziej odcinkowych. No weekend też więcej ludzi ma czas na oglądanie. W tygodniu człowiek jest zarąbany pracą. Możecie też dać znać, co na przykład ogrywacie teraz. Jakie gierki tam polecacie. Może też coś bym wtedy pograł. Czasem ciężko z jakąś dobrą grę znaleźć. No już stamina bardzo wolno się nam rega. Ale się podkręciło. My mamy dwie siekiery w ogóle. A w następną parę roku raczej dokończymy sobie tą budowę. Ciekawi mnie, jaki ten bonus skoczy z tego. Dużo tutaj nie ma do zebrania, tylko te kłody mogą być trochę problemem. Mień zasób, dowolna decha. 39. No, deski byśmy prawie mieli. Nie wiem, czy to drzewo zaliczę jako ten zwykłe. Drzewo. Teraz coś mi tu pędzi przez szyi, no. To chyba zadania nam się jakieś odblokują, choć mamy jakieś zadanie. Aha, odbuduj miast. Most. Miość. O Jezu. Mamy jeszcze ciosło, czy nie mamy? Nie mamy. Akurat gdzie trzeba wybudować wieżę, to nie ma drzewa. Ale specjalnie, żeby było coś widać z tej wieży. Ciekawe, czy tam ta babka w końcu nam coś wydobyła. Jakieś kłody drzewa czy coś, bo jak nie, no to trochę lipa. Tamta coś tam gotuje, ale też nie wiem, gdzie to trafia. Chyba, że do domu to tam gdzieś trafia. Co, mamy jakieś te bonusy? Coś tu nam skoczyło? Nie. Tu już nie mamy co odblokować. Też. Dobra, jak to zbierzemy, to będziemy mieli już chyba. Okej, to chociaż te dechy jeszcze zaniesiemy szybko. Już widzę ten licznik, tam taka końcówka jego jest. Kurde, ta słoma jeszcze w sumie 200 sztuk. Okej. Czyli bambus, drzewa bambusowe, do tego słoma i kłody. Okej. Wracamy do domu. Czekaj, tutaj się idzie na dół? Tutaj. Ale mapa się wydaje duża. Co też o tym sądzicie? Wydaje mi się, że naprawdę jest duża. Więc albo będzie tutaj dużo dodawanych rzeczy. Też chyba szybciej się trochę biega. No ale bardzo łatwo się zabija te zwierzęta. Co z futra będziemy mogli już zrobić, czy coś w ogóle możemy. Nie wiadomo, czy nie będzie trzeba chodzić do wioski się uczyć. Chcielibyśmy też się przyjrzeć tym budowlom, co tam możemy zbudować. Ale pewnie teraz będziemy mieć dużo zadań w nową porę roku. Uhu.
No jak ogarniemy już te magazyny tak na gotowo, o co nam chodzi, to już będzie łatwiej. Zobaczmy, czy coś tu w ogóle się pojawiło. Możemy tutaj babce dać ten trochę jedzenia, żeby miała do przerabiania. Z jajka. Tego mięsa też możemy tutaj dać trochę. I możemy całe prawie dać. Możemy podzielić. Jak to się dzieliło? Podziel na stos. O. Tyle i damy, a my sobie weźmiemy te 8 i sobie sami ugotujemy. Teraz sprawdzimy, czy ona tam robi w ogóle to. Miej pracę. Ile? Miejsce pracy. Coś niby jakby się to wytwarzało, ale... A ta tutaj, w palenisku. Może zamienimy na mięso. Okej. Dobra, jedzenia mamy chyba dosyć sporo. Jeszcze byśmy mogli tutaj, tu możemy ten opał wyładować. Korę, bo też tego dużo. Okej. A tu co mamy? A tu też mamy korę. A tutaj co tu się dzieje? Możemy przerabiać. To zobaczmy u nich te skrzynie. Czy tu coś w ogóle się nie odkłada z tych rzeczy? Nie mają skrzyni. Zróbmy sobie mięsko, żeby nie głodować. No, mięso to daje dużo. Taki jeden królik to tak 3/4 nam regnie. Nie wiem, który dom jest nasz. Dobra. 6-8 godzin. Akceptuj zarządzanie dynastią. Coś tu się wydarzy chyba. Co tu się dzieje? A, budowa mostu. W sumie spoko, nie? Zawsze tak umila coś tak grę. Jaki zadowolony, że wozi coś tam. Dobra, widzę, mamy tutaj zadania chyba. Udało się, most gotowy. Tak, siostra już mi powiedziała, nie pomyślałbym, że jeszcze kiedyś go ujrzę. Boże, spokojnie, to ludzie, tylko most. Wszyscy są wdzięczni za twoją pracę, za naszą społeczność, aby ci w dowód wdzięczności podarować czyste ubrania. Oh, yes. Nie wiem, ktoś na czele chodzi w łachmanach. To jest cały strój. Ten nowy budynek, szwalnia. Jeśli chcesz więcej odzieży, może zawsze możesz budować szwalnię. Mogę dać ci kilka wskazówek. Ale zanim odejdziesz, jeszcze jedna sprawa. O co chodzi? Nikt ci nie powiedział. Takie odręczne miejsca jak to przyciągają niebezpieczeństwa, czasem nawet śmiercionośnie. Chcesz powiedzieć, że chcą nas zaatakować bandyci? Są na tym świecie gorsze rzeczy. Widzisz, w pobliżu mieszka jakaś dziwna yokai? Demonica o gniewnej, czerwonej twarzy. Nikt nie wie, co ona kombinuje, ale na pewno nic dobrego. Można czasem zobaczyć, idąc ścieżkami wzdłuż rzeki. Co mam z nią zrobić? Zaknebolować i wrócić do rzeki. A skąd ja mam wiedzieć? Możesz spytać Kengo. To on widział ją pierwszy. Jej, mamy nasz most. Czyli tam są te zadania. No dobra, ja bym chciał jeszcze zobaczyć w ogóle właśnie tą szwalnię. W ogóle te budynki. Chciałbym się dowiedzieć, co chodzi z tymi magazynami w końcu, gdzie oni to wydobywają. Bo szczerze powiedziawszy, ja nie widzę. Aha, patrzcie. Czyli po prostu jak się kończy dzień, to chyba wszystko oni zdobywają. Weź wszystko. Transakcja odrzucona. Debet na karcie. Spoko.
Czyli w żywnościowce też powinniśmy coś mieć. A nie, to nie żywnościówka. No, faktycznie, patrzcie, no to spoko zrobione z jednej strony. Nie jest to na bieżąco, ale... Ale spoko. Dobra. Czy po całym dniu chyba to tak przychodzi, albo po całej porze roku. Teraz tak, bo oni mogą mieć zużyte w takim razie narzędzia. A nie, to jest 50%, okej. A ludzie są bardziej zadowoleni? Nie wiem, to jakaś taka niezadowolona. Populacja, wioska. Bez pracy jeden. A my jesteśmy bez pracy. Aby potrzeba jakoś źle w ogóle przeliczyło. Nie wiem, czemu to zniknęło. Teraz wejdźmy w to. Herb możemy sobie zmienić? Nie możemy. Jeszcze raz populacja. Okej, okay, czyli po prostu źle mieliśmy ustawione. Teraz tak. Rynki produkcyjne, magazynowe. Nie chcieli magazyn napojów. Moglibyśmy to zrobić i zobaczymy, co tam w ogóle jest. Tylko to byśmy może dali też jakoś tu. O nie. Produkcyjne. Nie. Usługowe? Magazynowe. Dobra, niech będzie to tu. No w sumie te 60 kut to nie jest tak dużo. Aha. Młotek nie wytrzymał presji. Desek nam znowu brakuje. No musimy tam w górę zrobić ten budynek. Bo mega mnie to ciekawi, co tam w ogóle się będzie działo. Dobra, czas iść ścinać. Jeszcze tam musimy dużo tych kłód przynieść. Czeka nas sporo pracy. A właśnie, nawet ciuchy byśmy sobie założyli. Wychodźcy. Kurde. Wyglądamy teraz jak gościowa jakaś. Okej. Nasza kłoda poleciała. Czekaj na nas. Mieliśmy zjeść. Wtedy nam się dużo szybciej ta stamina rega. Dobra, chyba. Jak tego drzewa jeszcze weźmiemy deski, to nam chyba wystarczy. Dobra. Choć i tak nie mamy ludzi, żeby tam coś nam gotowali. Choć może ta babka, którą będziemy mieli przegnać z wioski, może ją się da zrekrutować. Weźmiemy demonicę do wiochy. No, budowa jest szybka, naprawdę. Drugi poziom rzemieślnika. Jak my nie możemy, to chyba i tak nic brać. Ława. To jest finito, no. Dobra, to jeszcze kamienie jakieś było trzeba. No, patrzcie, wszystko prawie mamy, nie? Coś tam nam wyprodukowali.
Nie, najlepiej to się opłaca, żeby oni kłody nam produkowali, bo to najwięcej nam jest potrzebne. O ile ten skład ma slotów w ogóle. Tylko problem jest to, że on mi przerzuca wszystko z tego, wszystkiego po prostu, a nie z typów. Dobra. Tej słomy byśmy więcej potrzebowali. To wyrzmiemy ze sobą. Jakoś się to przerabiało, nie? Wytwórz więcej. Jazda, jedziesz, jedziesz. Przygotujemy sobie wszystko pod tą wieżę, a potem pójdziemy robić questa. Może skoczymy od razu po te drzewa bambusowe, a potem już samo drzewo tylko. No ale teraz te ciuszki są spoko. Nie wiem co tymi starymi ciuchami dla mnie. Po prostu chyba je tutaj położymy. No, gra zaczyna się fajnie rozkręcać. Jutro też postaram się, czyli w niedzielę, postawić jakieś, może z dwa odcinki wrzucić. Chyba erę żelaza ogarnąć, będziemy ścinać drzewa na szczała i będzie szybko. Gdzieś były te takie słomy, trochę leżało. Jak my wyglądamy, w ogóle ze slotami stoimy? Jest okej. Okay. Damy tu w ogóle te... A nie, możemy tych ciuchów tu wyładować. No dobra. Fajnie by było, jakby było trzeba tym ludziom też, nie wiem, ogarnąć jakieś ciuchy. Palona studnia. Nie wiem, czy słomę możemy gdzieś znaleźć, czy musimy wytworzyć z tej trawy. Ile nam tego brakuje? Mamy 116, czyli brakuje 84, czy potrzebujemy aż 100 ponad trawy. Dużo. Chociaż pozbieramy sobie trawę, co tutaj jest. Tam było takie fajne duże pole na początku, jak żeśmy byli. Jak z drzewem? Parę slotów tam jest. Zbieracz trawy. I to nie to trawa, co myślicie, nie? Szósty odcinek będzie taki troszkę monotonniejszy, ale i tak wydaje mi się, że spoko. A co te mamy jeszcze do zbudowania? Jakby nie dokończyliśmy tego budynku tam. Tu słomę jeszcze trzeba, o Jezu. No nie. To wolna deska. Patyki potrzebujemy. Patyki to jest szybko z tego można zdobyć. O. Jakieś kłody też tu lecą. Okej. Okay. Jeszcze te kłody. Jeszcze w sumie tą trawę musimy zebrać. Teraz jeszcze więcej musimy tej trawy zebrać. No nie ma tak w mediewalu, że idziemy i sobie słomę zbieramy od razu. No tylko te pola tam są takie ogromne. Bo chyba nie zrobili tak chamsko i nie było trzeba tego dużo zbierać, bo... byśmy spędzali na pół godziny, godzinę na zbieraniu tego, jeszcze przerabianiu.
Od razu tak się czytanie robi, jak się to wszystko tu wyzbiera. No teraz tego zabraliśmy już. Spoko. Musimy się te drzewa jeszcze ściąć, tam tych desek trochę nam brakuje. Wejdziemy. Dobudujemy do końca budynek, to już będzie spokój. Potem pójdziemy zbudować wieżę, a potem pójdziemy robić tego questa od razu. Te dwa drzewa wystarczą chyba, to jest ten kłód, znaczy desek. Gdzieś zleciała ta jedna, o. Ucierkinierka. Chyba, że weźmiemy cały slot tego drzewa po prostu. W pierwszej kolejności. O, znowu mamy ten gniazdo. Tu kamienia nie ma. Ale jak to? O, tu jest. A i się znalazł kamień. Pamiętam, na którym slocie co mam, to jest dobrze. Dobry znak. Nieco jeszcze mamy, okej. Okay. Chcieliśmy to drzewo, czy nie? Mamy 20 desek. A tam dachu jeszcze w ogóle nie ma. Oj, oj, oj. Jeszcze chwilę to zajdzie tutaj. Dobra, zetnijmy tego więcej. Tej kory to mamy znowu tyle. Dobra, może starczy, nie? 35 desek to jest dosyć sporo. Jak na taki mały budynek. Jeszcze to musimy tą słomę dać nieszczęsną. A chciało mi się budynku. Chyba taki jakiś wyższy tierowy budynek, bo bardzo dużo tych materiałów było. Trzeba. Jeszcze słomę, no nie. To za bandziory. Co oni tutaj mają za beczulki? No nie. Okej, okay, mamy chyba wszystko. Spoko. A właśnie, możemy zobaczyć jedną rzecz, co tutaj możemy robić. No też możemy robić przecież, nie? Aha, bo nie ma napojów, no to faktycznie może być problem. Przesortujmy sobie. Trochę włóczni mamy teraz kłody. Te kłody byśmy się wyładowali z tego. Dobra. Tą trawę to i tak zaraz się zużyje. Czyli mamy 74. Brakuje nam 126, czyli razy 2, czyli 256 musimy mieć trawy. Czyli musimy 100 trawy jeszcze zebrać. W sumie jest trochę tej trawy. Mogłoby czasem po 2 zebrać, a to też spoko by było. Zrobię w ogóle zapis. Mamy odcinek 6. My zbierzemy trochę tej trawy i będziemy kończyli odcinek. A tu po 2 zbiera. Takim cudem. Jak jest chyba więcej, to zbiera więcej od razu. To jakoś tak. No, jakaś zależność musi tutaj być.
O, teraz autosave. Dobra, w takim razie dzięki za oglądanie. Moi drodzy, jeśli ci się podobało, zostaw lajka, zostaw suba. Zostaw też komentarz, co o tym myślisz i odpowiedz na moje pytania, które były podczas filmiku. I zapraszam też do innych moich serii, innych gier, jak Medieval Dynasty czy Total Warhammer, jeśli jesteś jakimś fanem i ci się na przykład podoba. No to tyle.